Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiaj w programie Jeźdź Bezpiecznie poruszymy temat tak zwanego łamanego pierwszeństwa. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulic Rydla i Radzikowskiego w Krakowie, a poruszamy ten temat dlatego, że napisał do nas pan Dariusz. Pan Dariusz miał taką sytuację, że jechał od strony ulicy Podporządkowanej i w pewnej chwili, jak pisze, prawa strona była wolna. Jadący z naprzeciwka pojazd nie włączył kierunkowskazu oznaczającego chęć skrętu w lewo, wobec czego nie mając w tym momencie komu ustępować, rozpocząłem jazdę. Niestety za chwilę pojazd ten wykonał manewr skrętu, po czym spotkaliśmy się na milimetry. Kierowca tego pojazdu oskarżył mnie o nieznajomość przepisów, sam nie mając sobie nic do zarzucenia. Jak skomentować tę sytuację? Kto tutaj miał rację? Rację ma piszący do nas pan Dariusz. Skoro tamten pojazd skręcał, to miał obowiązek włączyć kierunkowskaz. Każdą zmianę kierunku jazdy i każdą zmianę pasa ruchu sygnalizujemy zawczasu i wyraźnie poprzez włączenie kierunkowskazu. Natomiast przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu nie ma nic do używania kierunkowskazu. Niestety pokutuje teoria i dlatego do tego tematu wracamy, że jadąc w ciągu drogi z pierwszeństwem przejazdu nie używamy kierunkowskazu, a zjeżdżając z pierwszeństwa włączamy kierunkowskaz. Teoria jakże mylna, no ale widocznie ten kierowca, który o mało nie doprowadzić do wypadku, był zwolennikiem tej niesłusznej teorii, wziętej z kapelusza, z powiedzmy, opinii publicznej, która głęboko się w tym przypadku myli. Powtarzam, kierunkowskazem sygnalizujemy każdą zmianę kierunku jazdy i każdą zmianę pasa ruchu. A teraz lewy kierunkowskaz, ale nie dlatego, że kończę jazdę ciągiem drogi z pierwszeństwem przejazdu, ale dlatego, że skręcam. Więc w tym przypadku to, że zjeżdżam z drogi z pierwszeństwem przejazdu, łączy się ze zmianą kierunku jazdy. Oczywiście wtedy w związku ze zmianą kierunku jazdy kierunkowskaz obowiązuje. Gdyby nie było zmiany kierunku jazdy, kierunkowskaz nie obowiązuje. Otóż właśnie, kierowca Passata w lewo, ale bez kierunkowskazu. Czyli wyznawca teorii, że jak jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, to już kierunkowskazy niepotrzebne. Źle, szanowny kierowcy. I teraz chcąc wyjechać na wprost, muszę sprawdzić najpierw, czy nie ma pieszych na przejściu. A potem podjeżdżam, patrzę w prawo i czekam na moment, kiedy będę mógł przejechać. No i mam prawo sądzić, że ci sprzeciwka pojadą bez kierunkowskazu prosto. Ten jadący przed chwilą pojazd niepotrzebnie włączył prawy kierunkowskaz, no ale akurat nie było to nieczytelne, natomiast gdzie indziej może to być błędne, bo wynika to z błędnego podejścia do tematu. Jeśli nie ma zmiany kierunku jazdy, czyli jedziemy na wprost, wprawdzie zjeżdżamy z drogi z pierwszeństwem, tak jak właśnie na tym skrzyżowaniu, ale nie ma zmiany kierunku jazdy, to kierunkowskazu nie używamy. Czyli nie tak jak za chwileczkę zobaczymy, jedziemy prosto. To skąd prawy kierunkowskaz? Jazda na wprost nie wymaga używania kierunkowskazu. Natomiast jadąc z Radzikowskiego w lewo na przejazd kolejowy na Rydla włączamy lewy kierunkowskaz i mamy pierwszeństwo. Czyli teraz co? Lewy kierunkowskaz, bo skręcam w Rydla. Pamiętajmy o tym, a nie bez kierunkowskazu. To, że jestem w ciągu drogi z pierwszeństwem, nie ma żadnego znaczenia w kwestii używania kierunkowskazu. Czyli zawsze kierunkowskazy odnosimy do wykonywanego manewru skrętu, a jadąc na wprost nie używamy kierunkowskazu. No i Mercedes, w lewo, skręcamy w lewo, musi być kierunkowskaz. Jeżeli nie ma kierunkowskazu, ten pojazd wyjeżdżający z Radzikowskiego od strony Lądowia Katynia nie ma prawo jechać. Oczywiście uważając, ale no, będzie wypadek z winy tego skręcającego bez kierunkowskazu. Ale bardzo często się zdarza, że kierowcy właśnie używają tego kierunkowskazu błędnie. Skąd to się bierze? Czy oni się tak nauczyli? Czy tak im serce dyktuje? No myślę, że się tak nie nauczyli, bo sądzę, że wszyscy instruktorzy uczą poprawnie. Na egzaminie też to było odebrane w taki sposób, jak ma być. Natomiast później popadli w taki wtórny analfabetyzm, bo nie zaglądają do kodeksu od lat, a szkoda. No i może w rozmowie z przyjacielem wynikło właśnie takie interpretowanie sytuacji, czy też własny pomysł. No jak jestem w ciągu pierwszeństwa, to nie będę sygnalizował, a jak zjeżdżam, to sygnalizuję. No i odwrócenie pojęć, które może być groźne. Także czasem sięgnijmy do kodeksu albo oglądajmy nasz program i wtedy już będziemy i zgodni z prawem, i ze zdrowym rozsądkiem i będzie bezpiecznie.
Tylko dlaczego nie jedzie? Przecież zmieści się. Przepuszcza? No to pomylił pierwszeństwa. To nie patrzył na oznakowanie. No i robi się bałagan. No bo jak to? Mam pierwszeństwo i nie jadę? No oczywiście każdy ma prawo zrezygnować z swojego pierwszeństwa, ale musi to mieć jakiś sens. W tym przypadku było to złe, blokujące ruch, niczym nieuzasadnione, niepotrzebne. Prosimy, żeby już po tym programie wszyscy, którzy skręcają, mimo że są na drodze z pierwszeństwem przejazdu, używali kierunkowskazów. Natomiast ci, którzy zjeżdżają z drogi z pierwszeństwem przejazdu, ale jadą na wprost, kierunkowskazu nie używali. To jest właściwy sposób jazdy, natomiast tamta teoria, której wyznawcą był ten nieszczęsny kierowca, którą mało do wypadku nie doprowadził, takiej teorii nie stosujmy. Ona jest jakże błędna, ona jest po prostu amatorskim pomysłem bez odniesienia do artykułu 22 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który jednoznacznie przesądza o sposobie używania kierunkowskazu. Tu jest dość spory ruch, także wcale nie jest prosty przejazd przez to skrzyżowanie, jak widać. Tutaj skorzystałem z pomocy kolegi. Myślę o kierowcy, który chciał być pomocny. Nie znamy się, ale powinniśmy się na drodze wspierać. Droga to nie miejsce na walkę, ale miejsce na współpracę. Kolejnym tematem, który poruszymy dzisiaj w programie, jest blokowanie skrzyżowań. Piszą do nas kierowcy maile. Mamy tutaj mail od pana Łukasza, który prosi, żeby jakoś wytłumaczyć innym kierowcom, żeby tych skrzyżowań jednak nie blokowali. Myśmy wybrali się na skrzyżowanie Alei Kijowskiej i ulicy Wrocławskiej, gdzie na skrzyżowaniu tym dzieją się naprawdę dantejskie sceny. No, co jest przyczyną takiego zachowania kierowców? Dlaczego oni tak blokują te skrzyżowania? Myślę, że przede wszystkim chęć przejechania za wszelką cenę w jak najkrótszym czasie, bycia przed innymi. No więc pchamy się, po prostu się pchamy. Jedni się pchają, ci z Alei Kijowskiej, drudzy z Wrocławskiej, myślę o jadących od centrum, od Kleparza. No i naprawdę jest problem z przejazdem. Zamiast kilka samochodów, bo tutaj zbyt wiele nie przejedzie, to jest częste zmiany sygnalizacji świetnej są. Za chwileczkę mamy wjazd do tunelu, tam też sygnalizacja, ale bywa, że nikt nie może przejechać ani z jednej, ani z drugiej strony. W związku z tym te sygnały dźwiękowe, które słyszymy, często też być może nieznajomość przepisów. Ten, który dostał zielone światło, powinien jako pierwszy stojący przed sygnalizatorem, powinien mieć możliwość wjazdu. Jeżeli nie ma, to znaczy, że jest źle. Jeżeli nie ma możliwości wjazdu, no to zaczynają problemy, no bo on się będzie wpychał na czerwonym. Ale popatrzcie państwo, no właśnie, byłem pierwszy i powinienem jechać, mam zielone światło i nie mogę jechać, autobus się nie może złożyć na skręcie i popatrzcie państwo, i teraz praktycznie zostałem na skrzyżowaniu. No i przez taką właśnie kierowniczkę. Nie reagujemy, proszę państwa, na przepis, który mówi o tym, że nie wolno wjechać na skrzyżowanie bez możliwości jego opuszczenia. Dobrze, że akurat zmieścił się jeszcze ten Fiat Bravo, ale popatrzcie się na kolejne pojazdy, bo już pytanie, czy to Volvo powinno było wjechać, prawda? Pierwszy powinien mieć zapewniony wjazd na świetle zielonym, na sygnale zielonym. Następny analizuje, czy może ruszyć, czy zmieści się. Zmieści się dobrze, nie zmieści się, to dzieje się to, co państwo widzicie. Popatrzcie państwo, objeżdżanie, ciągłe linie, dobrze, że małe samochody. Teraz autobus nie ma jak skręcić, boi się, że zawadzi tyłem o te wpychające się pojazdy, które już nie są na swoim pasie ruchu. Wszystko dzieje się przez to, że wjeżdżamy nieodpowiedzialnie. I to dzieje się regularnie. Popatrzcie państwo, ruszył autobus i gdzie ma wjechać? Nie ma gdzie. Zablokowane skrzyżowanie, a był pierwszy, czyli na zielonym świetle musiał mieć możliwość wjazdu. Jeszcze się udało, jeszcze akurat zdążył ruszyć tamte pojazdy. Nie było tragedii, bo czasami jest tak, że mimo zielonego światła te samochody tutaj nie jadą w ogóle. Stoją kolejną, jedną fazę, drugą fazę zielonego światła, a tam ci inni się wpychają. Zależy, czy z Alei Kijowskiej, czy z Wrocławskiej. Tak nie wolno. To jedno ze skrzyżowań, które jest najbardziej blokowane w Krakowie. To naprawdę skandal, że tak jeździmy, bo to wywołuje potem agresję, to wywołuje w pewnym momencie konieczność jazdy na sygnale czerwonym. No może nie konieczność, no ale w końcu ci kierowcy myślą, jakoś muszą opuścić to skrzyżowanie. Tragedia. Na tym skrzyżowaniu jest naprawdę źle. Sygnał zielony nie zawsze oznacza możliwość wjazdu. Oznacza możliwość wjazdu dla pierwszego, który powinien mieć odblokowane skrzyżowanie, a następny myśli, mogę, to wjeżdżam, nie mogę, bo już miejsca na skrzyżowaniu nie ma, to czekam. Tylko tak możemy do tego podejść. Jeśli jedziemy bezmyślnie, no to dzieje się to, co tutaj teraz państwo obserwujecie.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.